Tylko RDN Małopolska. A we wtorek, dokładnie 13 minut po godzinie 8, witam naszego mojego gościa, wójta gminy Pleśnej, Józefa Knapika. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie wójcie, mieszkańcy się troszkę denerwują. Kiedy te osuwiska wreszcie będą zabezpieczane? Kiedy będzie się lepiej, komfortowo jeździło? Bo póki co widzimy dużo tabliczek w gminie Pleśna z napisem osuwisko. Co w tym temacie? Tak, i te tabliczki niestety szybko nie znikną. My pomału staramy się osuwiska na tych węzłach infrastrukturalnych likwidować. Miesiąc temu otrzymaliśmy promesę. No właśnie, zwłaszcza, że pieniądze są. Pieniądze są, to są trudne pieniądze. Trzeba zrobić dużo badań, ekspertyz, opinii, dokumentacji geologicznej. Niemniej jednak korzystamy z tego. Dostaliśmy pieniądze w tym momencie na projekt budowlany zabezpieczenia osuwiska woźnicznej. Tak. Już podpisałem umowę na wykonanie tego projektu budowlanego. Myślę, że do końca grudnia uda się ten projekt zrealizować z pozytywną opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Inwestycji. A to oznacza, że w tym roku to osuwisko nie będzie zabezpieczone, to znaczy, nie będzie zniwelowane. Tak, ono jest zabezpieczone doraźnie. Niestety te prace wymagają czasu. Wcześniej musieliśmy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, teraz projekt budowlany. W przyszłym roku mamy nadzieję rozpocząć już roboty budowlane. Szacujemy 2-3 miliony, więc to nie są małe kwoty. Panie wójcie, a co z tymi osuwiskami na prywatnych posesjach? Bo tam też tabliczek osuwisko nie brakuje. No i tam właśnie ziemia również się osuwa. Tak, i to niestety jest problem, bo od czasu do czasu zdarza się, mamy sygnały od mieszkańców, że jakieś ruchy masowe ziemi na tych terenach są. Nie ma jakiegoś takiego pomysłu od góry na rozwiązanie tego problemu. Chociaż ja często na spotkaniach z wojewodą ten temat staram się poruszać, żeby o nim nie zapomniano i żeby go odświeżyć. No niemniej jednak sytuacja jest bardzo trudna. Oczywiście pomoc taka doraźna, my staramy się też mieszkańcom zapewnić. Jak im można pomóc? No to tylko poprzez jakąś pomoc taką w ramach pomocy społecznej, niemniej jednak kilka tysięcy złotych, niemniej jednak taki program, który funkcjonował po 2010 roku, że ludzie dostawali 100 tysięcy, 300 tysięcy na odbudowę swoich domów, czy na przeniesienie domów w inne miejsce, teraz tego nie ma. Panie wójcie, bardzo sympatyczną korespondencję na jednym z portali społecznościowych uskutecznia pan z jedną z kolarzystek, tak powiem w żargonie kolarskim, która proponuje panu nawet, żeby pan bardzo mocno wziął pod uwagę pewien slogan promocyjno-reklamowy, mianowicie Pleśna mekką kolarzy szosowych. Sama jeździ na rowerze szosowym, fotografuje te miejsca, opisuje zmagania z ciężkimi, niełatwymi, ale pięknymi podjazdami w Pleśnej i sugeruje panu, żeby być może właśnie taki pomysł na promocję gminy Pleśna. Co pan na to? Tak, to prawda, coraz więcej korespondencji mam takich właśnie przez portale społecznościowe. To dobrze, prawda? Bardzo dobrze. Widać, że ludziom jest taka potrzeba, że ludziom jest to taki kontakt potrzebny, nie tylko bezpośrednio w urzędzie, ale również poprzez formy takie komunikacji elektronicznej. Ja się bardzo cieszę, że taka komunikacja jest. W ogóle jestem zachwycony, że osoba, która jeździ na rowerze, która jakoś się zachwyca tą jazdą, no promuje równocześnie moją gminę i bardzo serdecznie za to jej dziękuję. A nie ona jedna, muszę panu powiedzieć, bo tą gminą akurat sportowcy generalnie się zachwycają. Tak, jest to gmina piękna, według mnie najpiękniejsza w powiecie. No dobrze, ale czy zrobi pan z tego mekkę kolarzy szosowych? Bo takie jest pytanie jej konkretne i moje też. Powiem tak, że ta gmina już w pewien sposób jest mekką kolarzy szosowych. Bardzo dużo kolarzy korzysta z walorów właśnie tych turystycznych, krajobrazowych gminy. Problem jest jak zwykle prozaiczny, infrastrukturalny, czyli drogi,
które często nie są dostosowane do jazdy to na prawda, rowerze. Nie są. Poprzez to, że są wąskie. I dziurawe. I w niektórych miejscach dziurawe, pewnie staramy się to na bieżąco likwidować, chyba że to jest nie w naszym zarządzie. No niemniej jednak muszę tutaj powiedzieć, że trzeba chyba mieć taką większą wrażliwość i uczulić kierowców na to, że faktycznie po tej naszej gminie bardzo dużo ludzi porusza się i to nie I tylko rowerzystów. I będzie ich coraz więcej do końca sezonu. Widać ich bardzo. Tak, widać ich bardzo. A kierowcy się irytują. No to tutaj trzeba się wykazać większą cierpliwością, ponieważ no, rowerzysta, kolarz jest takim samym pełnoprawnym uczestnikiem ruchu jak każdy inny i korzysta z tego. No i trzeba mieć taką wrażliwość na to, żeby sobie wzajemnie krzywdy nie zrobić, a faktycznie jeżdżąc, podziwiając te walory, nie będziemy się poruszać z jakąś zawrotną prędkością, tylko będzie to no, jakaś taka mniejsza prędkość. Tak? Panie wójcie, na Lubince i w Łowczówku, jeszcze a propos tematów kolarsko-rowerowych, chce pan budować stanice rowerowe. Co to takiego jest? To jest pewien element źródlanego szlaku, o którym tutaj wielokrotnie mówiliśmy, czyli takiego projektu mającego na celu zagospodarowanie pewnych terenów, nie tylko na terenie gminy Pleśne, ale na terenie gmin sąsiednich. I poprzez Tarnowską Organizację Turystyczną w tym momencie złożyliśmy do realizacji takie dwa projekty, elementy tego źródlanego szlaku. Jak pan sobie to technicznie wyobraża, na czym to będzie polegało i jak ludzie skorzystają? Będzie to taki węzeł obok remizy OSP w Lubince z punktem naprawy rowerów, z miejscem do siedzenia. Bardzo piękny punkt widokowy. Drugi taki węzeł będzie obok cmentarza legionistów w Łowczówku, więc też miejsce pod względem historycznym świetne. Myślę, że to się uda. Jest wstępnie fiszka zaakceptowana przez Forum Subregionalne. Jeszcze nie ma ogłoszonego naboru na te projekty. Czyli nie ten rok, jak sądzę. Na pewno nie ten rok, też cierpliwie. Z stanicami będziemy się cieszyć w przyszłym roku pewnie dopiero. Albo jeszcze później. Albo jeszcze później, bo nawet gdyby nabory ruszyły pod koniec tego roku, to pewnie realizacja. Bo to, panie wójcie, a propos tej Mekki kolarzy szosowych, to też się może dobrze sprawdzić. Panie wójcie, ciekawa jestem bardzo, czy pana zdaniem w gminie Pleśna, w centrum Pleśnej jest potrzebne targowisko gminne. Taki pomysł jest, istnieje, mieszkańcy popierają, bo mówią nawet do nas, radiowców, wprost, że te sklepy sieciowe, które istnieją w Pleśnej, dosyć drogie są, że lepiej by kupować było na targowisku właśnie. Realny plan, Mrzonka, realna potrzeba. To znaczy, cieszę się, że mieszkańcy reagują też na pewne potrzeby. Jakaś namiastka targowiska w tym momencie w Pleśnej funkcjonuje. Tak, i postanowiliśmy się wsłuchać w te głosy mieszkańców i zleciliśmy wykonanie dokumentacji takiego targowiska. Ma być też z funduszy europejskich nabór. Chcemy przystosować istniejący obiekt, który mamy parking. Chcemy go poszerzyć, żeby ta oferta podczas imprez po prostu nie tylko służyła za miejsce, gdzie się ludzie gromadzą, ale również w inne dni właśnie służyła jako miejsce takie targowe sprzedaży tych produktów bezpośrednich, które na swoim terenie mamy zdrowe, ekologiczne. A jakie są szanse czasowe na wykonanie takiego targowiska? Perspektywa też jest, tak jak w pozostałych projektach, też pewnie najwcześniej 2017, 2018 i dalsza perspektywa. Teraz jest taki rok bardzo trudny, rok przygotowywania dokumentów, niewiele naborów się rozpoczęło, tak. Panie wójcie, jestem też bardzo ciekawa, jak jest z zainteresowaniem mieszkańców sprawami gminy globalnie. Kilka miesięcy temu zaapelował pan do mieszkańców, żeby zgłaszali swoje propozycje w ramach programów rewitalizacji i bodaj, jak pamiętam, do 13 maja był termin weryfikacji, zgłaszania tego, co proponują mieszkańcy. Przysłali coś, interesują się, czego chcą? Widzę, że ta aktywność jest bardzo duża, z czego się bardzo cieszę. Tak, myśmy w marcu przyjęli program rewitalizacji. W tej chwili robimy po raz kolejny już konsultacje społeczne. W czerwcu, bodajże 6, będziemy mieć kolejne warsztaty rewitalizacyjne, na które zapraszamy też mieszkańców, organizacje społeczne, radnych. Będziemy dyskutować o tych problemach, które się pojawią, ponieważ przypominam, że program rewitalizacji to nie jest odnowienie
jakiegoś budynku, jakby się nam wydawało, ale zdiagnozowanie pewnych problemów społecznych też, które istnieją w danej miejscowości tych i szukanie tutaj problemów rozwiązań. Problemów społecznych i tych programów dla Pleśnej jest bardzo dużo. To jest kilkadziesiąt punktów. Tak, tak. Czego chcą mieszkańcy najbardziej? Na co zwracają uwagę? No to też się wiąże z zagospodarowaniem pewnych terenów, które kiedyś funkcjonowały. Tu już też była mowa o zagospodarowaniu relaksu, czy innych miejsc w Janowicach, obok Domu Kultury. Po prostu, żeby te miejsca stały się bardziej aktywne, przyjazne mieszkańcom. Panie wójcie, czy lubi pan zespół Demono? Bardzo. A która piosenka jest ulubiona? No nie będę się wypowiadał, kilka piosenek mam ulubionych. No proszę państwa, pan wójt w ostatni piątek skorzystał z zaproszenia Radia RDN Małopolska, wziął udział w koncercie charytatywnym w Tarnowie Mościcach, pięknie obfotografował się z liderem Demono, z Andrzejem Krzywym. Dobry koncert? Dobry koncert, troszeczkę za głośno dla mnie, ale takie są wymagania pewnie takiego zespołu. To był koncert charytatywny, który cieszę się bardzo, że udało się panu wesprzeć. Tym bardziej, że 12 czerwca na terenie gminy Pleśna podobna inicjatywa, też charytatywna. Trójka chorych dzieciaków z Pleśnej, wytypowanych właśnie w celu pomocy. Dlaczego takie dzieci? Dlaczego te? To znaczy 12 czerwca już po raz kolejny organizujemy piknik charytatywny, piknik organizacji pozarządowych. Od zeszłego roku pojawiła się idea i muszę tutaj powiedzieć, że idea wyszła od młodzieży działającej w Szkolnym Kole Wolontariatu przy gimnazjum w Pleśnej, żeby zebrać pieniążki na jakieś chore dziecko. Bardzo mi się to spodobało, całym sercem popieram tą akcję. W ubiegłym roku udało nam się zebrać ponad 7 tysięcy złotych. Teraz kontynuujemy. Staramy się pomóc dzieciom z terenu gminy Pleśna. Teraz to będzie trójka dzieci. Mam nadzieję, że uda się zebrać fundusze na rehabilitację, na zabezpieczenie jakiegoś sprzętu potrzebnego do tej rehabilitacji. No i zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców. Wiele atrakcji się szykuje. Zresztą muszę powiedzieć, że to nie Panie jest... wójcie, na jaką pomoc liczy ta trójka, o której mówimy? To jest Iza, to jest Emilia i Kacperek. Tak, to są przede wszystkim pomoc rehabilitacyjna, czyli zabezpieczenie rehabilitacji dla tych dzieci, ale również to, co powiedziałem, w zakupie pewnego sprzętu, który może ułatwić takie zwykłe funkcjonowanie codzienne w domu. Pomagamy teraz Izie, Emilce i Kacperkowi. Czy pozostałe dzieci chore na terenie gminy Pleśna też będą mogły liczyć na pomoc? Jestem w ogóle zaskoczony, ponieważ to nie jest pierwsza akcja. W tą niedzielę uczestniczyłem w szkole wrzuchowej w zakończeniu takiego projektu Młody Obywatel na Sportowo, gdzie też wolontariusze z kolei z Żuchowej zbierali na chorą Marysię pod hasłem Wspieramy Marzenia Marysi. Muszę powiedzieć, że akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Turniej siatkówki, w którym brano udział, to 8 czy 9 drużyn. No, jest ta chęć pomagania, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ta chęć nie osłabnie, bo jest dużo kolejnych dzieci, które tej potrzeby, pomocy potrzebują. I coraz więcej takich imprez. Oby nie było tak, że mieszkańcy w pewnym momencie poczują się troszkę zmęczeni nadmiarem imprez charytatywnych. Nie czujcie się państwo zmęczeni, bo każdemu trzeba pomagać. Skoro takie imprezy są, to znaczy, że i potrzeba jest. Józef Knapik, wójt gminy Pleśna, był moim, był państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.